Witajcie w kolejnym odcinku Szkółki. Było u nas już wiele materiałów traktujących o castingu. Ciągle o to pytacie. Jest to bardzo interesująca metoda. Wielu z Was się w tym specjalizuje. I o ile o zestawach castingowych, o sposobach łowienia, czy nawet przynętach pod takiego klasycznego jerka już było, to dzisiaj będzie troszeczkę inny temat. Casting, ale służący do tego, aby łowić bardzo dużymi przynętami, ale nie jerkując, tylko jednostajnie w zasadzie zwijając, ponieważ albo takie swimbaity, albo takie gumy, no właśnie takiej pracy wymagają. Do łowienia takimi przynętami jest potrzebne nam solidne wędzisko. Tutaj mam coś z naszej nowości, SG4, czyli zupełnie nowa seria, Big Bite Specialist. 259 cm i ciężar wyrzutu od 110 do 220 gramów, czyli już naprawdę konkretna pała. Tą wędką nawet nie da się specjalnie jerkować. Ta długość łącznie z tym długim bardzo dolnikiem jest potrzebna po to, aby mocno załadować i taką ciężką przynętą rzucić na sporą odległość. Tutaj ten szczupak ma 130 gramów, rzuca się tym bezproblemowo, natomiast no, pamiętajmy, ta wędka ma ciężar wyrzutu do 220, więc jeszcze większe i jeszcze cięższe przynęty możemy tutaj zastosować. To już jest 26 cm, więc kawał przynęty, ale wiem, że bardzo często łowicie, także my mamy w ofercie bardzo dużo takich przynęt w granicach 30 cm i właśnie tych 200 gramów. Taką wędką bez problemu damy sobie tutaj radę. Nie ma tu oczywiście mowy o żadnej finezji. Tutaj nie może być nic finezyjnego. Blank jest naprawdę solidny, mocny, ma jeszcze spory zapas mocy, więc te 220 gramów jest takie umowne. Może się zdarzyć, że właśnie z takich sztywnych wędek te szczupaki będą spadały. Natomiast no mówię, no, jest tutaj pewien kompromis. Jeśli chcemy z ręki łowić takimi przynętami, to musimy zastosować odpowiedni sprzęt. O ile ja jestem w wielu przypadkach zwolennikiem łowienia kołowrotkiem, tak przegrywam po prostu z takimi dużymi przynętami. Multiplikator jest tutaj niezbędny. Z kilku powodów. Trzymanie palca wskazującego przy zarzucie na plecionce, a ta plecionka musi tutaj być gruba, jest w zasadzie niemożliwa jesienią, w zasadzie można stracić palucha. Ten opuszek jest rozrywany, zamykający się kabąk. Jeśli to nam się zdarzy, bez względu na to, jak gruba ta plecionka nie była, w zasadzie za każdym razem kończy się tutaj zerwanie. Do wędki założyłem multiplikator, także jedną z naszych nowości na 2021 rok, marki Okuma. Niskoprofilówkę Serrano. Świetnie wygląda, rewelacyjnie pracuje, na naprawdę siła hamulca odpowiednia do takich przynęt. Nie ma się tutaj w zasadzie do czego przyczepić. I o ile ja łowiąc takimi przynętami zawsze starałem się używać kołowrotka, to mówię, no ta waga już mi to uniemożliwia. Palec można stracić, trzymając go na plecionce, tam musi być gruba. Wilgoć, chłód, jeśli mamy taką porę jesienną jak w tej chwili, to naprawdę zaczyna być niebezpieczne. Przy multiplikatorze w zasadzie no unikam całkowicie, eliminuję ten czynnik. Łowi mi się bardzo przyjemnie, chociaż nie jestem tutaj jakimś specjalnie fanem multiplikatorów. Bardzo fajna rzecz, płynne ustawienie hamulca. Dla kogoś takiego, kto z tym castingiem nie jest tak obeznany, te wszystkie udogodnienia, które tutaj są, są bardzo ważne. Przede wszystkim te splątania. Nawet fachowcom to się zdarza, mnie też się to zdarza bardzo często. To splątania nasz pól. Jak się do niej szybko dostać? Jesteśmy w stanie to zrobić w zasadzie na łodzi i w każdej chwili. Jest tutaj taki przełącznik off-on, wystarczy go tutaj przełożyć w dół i bezproblemowo dostajemy się do szpuli. Możemy to ściągnąć, jeśli nam się coś tam wydarzy, jakieś nieszczęście, dosłownie w kilka sekund jesteśmy w stanie to zrobić. I w taki sam sposób po prostu to zakładamy. Trzeba pamiętać zawsze, aby zabezpieczyć, aby nie zgubić tej klapki. Jest na off, plecionka odplątana, łowimy dalej. Solidny kawał sprzętu. Zarówno jeśli chodzi o łowienie z łodzi, ale także łowienie z brzegu. Ten długi dolnik pozwala właśnie miotnąć przynętę na naprawdę sporą odległość, taką ciężką. To jest bardzo istotne, ponieważ nie zawsze zależy nam, albo nie zawsze ryby są po prostu w zasięgu pod naszymi nogami. Z łodzi to także nie przeszkadza. Ten dolnik, mówię, naprawdę jest tutaj niezbędny. Wiedzą o tym wszyscy łowiący takimi dużymi przynętami, że on jest niezbędny, aby konkretnie po prostu się tutaj załadować z taką przynętą i posłać ją na odpowiednią
odległość. Tak jak powiedziałem, nie jest to sprzęt do jerkowania, tylko do jednostajnego w zasadzie zwijania. Zakres przynęt, których możemy tutaj używać, też jest bardzo duży, bo będą to zarówno wszelkiego rodzaju swimbaity, czy miękkie, czy twarde jak tutaj, czy właśnie bardzo duże lejące się gumy. Czasem te szczupaki no nie chcą żadnej agresji tutaj w prowadzeniu, wymagają takiego jednostajnego prowadzenia. Ten zestaw idealnie się do tego nadaje. Zamiennie, ja wiem, że jest to substytut i do tego powinniśmy się przygotować dużo lepiej, natomiast przebywając z miejsca na miejsce, ten zestaw służy mi także do takiego trollingu, oczywiście nieprofesjonalnego, tak jak mówię, ale żeby nie robić takiego pustego przebiegu, z tym zestawem doskonale sobie radzę.